Witam serdecznie w Postalu 2, Apokalipsa Weekend. Wygląda na to, że wszystko skończyło się dobrze. Racja, Champ? Czy to prawda, że byłaś inspiracją dla twórców Viagry? Zaraz możesz się o tym przekonać, kociaku. Panie Kuleś, czas na pańską lewatynę, tynę, tynę. A, o matko, kolejny koszmarny sen. Gdzie ja do diabła jestem? I dlaczego moja medulla oblongata tak bardzo boli? Spokojnie. Lepiej, żebym wciąż miał obie nerki, doktorze Mengele. Odniósł pan straszliwe obrażenia głowy. Ledwo wyszedł pan z życiem z niefortunnego wypadku z bronią palną. Zajrzę do pana później. O, kartki z życzeniami, a spędziłem tu ledwie noc. Ciekawe, kto tyle o mnie myślał. Zobaczmy. Zdrowiej szybko, PS. Konfiskujemy twoją przyczepę, podpisano komornicy Akme. Mam nadzieję, że wkrótce wydobrzejesz i wrócisz na drogę szczęścia i tężyzny fizycznej. PS. Jeśli nie zapłacisz ogromnych zaległości w podatku za zwierzaka, Champ zostanie jutro uśpiony. Z wyrazami miłości od mużdżarnia. No i wreszcie. Obyś zdechł, wyprowadzam się do mamy, podpisane nienawidząca cię żona. Cóż, chociaż jedna dobra wiadomość. Chociaż jedna dobra wiadomość. Chyba będę musiał zrobić jakieś pieniądze, ale skończył mi się tuż w drukarce. A to co? Grubsza forsa w zamian za oddanie nasienia do badań. O szczegóły pytaj przy biurku z informacją. Okej. No nieźle. Idziemy sprzedać trochę spermy, żeby mieć pieniądze. Z tego co widzę. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Ja już nie pamiętam totalnie nic. Dobra. Gwarantujemy kas... Co? Okej. Mam nożyczki. Mamy sobotę. Zobaczymy, co nas czeka. Pozwiedzajmy sobie salę. Może coś trafię fajnego? Co to jest? Okej. To chyba były moje statystyki. Ale czemu je się włącza na E? Dziwne. Przecież to jest ten maluch, od którego miałem autograf wziąć. To nie jest on? Oczywiście, że to jest on. Ciekawe, czy zdechnie, czy nie zdechnie. Jakiś kuloodporny jest. Dobra. Jednak nie był kuloodporny. Ja sobie wezmę nożyczki, wezmę sobie zapałki. Cześć, doktorku. Tutaj nie mamy nic. Siema. Tutaj coś, ktoś? O. Apteczki się przydadzą. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jest recepcja. Ale w recepcji widzę, że nikogo nie ma poza kastetem. Kastety se wezmę. Przydadzą mi się. Zjedźmy sobie windą na dół. Pomocy! O kurwa. Tam już ktoś był chyba mordowany. Zaraz się wszystko okaże. Cześć. Niech pan posłucha. Proszę iść do pokoju z napisem prace ręczne. W środku znajdzie pan pojemnik i pomoce wizualne. Jeśli dalej nie będzie pan wiedział, co zrobić, nie będę mogła pomóc. Pieniądze otrzyma pan przy wyjściu w lobby recepcji. Dziękuję. I proszę nie pobrudzić pomocy wizualnych. Bomba! Kasa za coś, co zrobiłbym za friko. Czyli co? Mam co iść strzepać gruchę? I oddać im nasionko. Wydział badawczy. Szukamy prac ręcznych. Co oni kurwa tym biednym kotom robią? Wydział badawczy. Na wypadek pożaru mam uciekać tam.
Uwaga, uwaga, tylko dla personelu. Tutaj coś znajdę? Tylko dla personelu? Ale tutaj jest, widzę, prace ręczne. Zrobię aż screena. Wejdźmy do środka. Kochanie, wróciłem. O, no Ona nieźle. I jeszcze czasu. Ta laseczka z koszulką Postal 2. Cenzurka wjechała. A tu co? Zmutują jakieś kurwa koty pewnie. Nie dotykać kotów. Ładna picia. Masz kotnika. Okej. Matko święta! Koty to się wcale uciekają. Co to są za kurwa twistery, ty? Mam nadzieję, że ukryta kamera nagrała to wszystko. Jestem pewien, że pobiłem... Tak, ukryta kamera tam jest bardzo, jak ją stąd widzę. ...i odebrać ciężko zarobioną forsę. Ale chodźmy faktycznie odebrać naszą ciężko zarobioną forsę. Tutaj już chyba mogę wejść. Bo... Skoro personelu już nie ma, to sobie wejdę. Jest tutaj dużo apteczek. Nożyczek i nic więcej. Zapiszmy sobie grę. I zobaczmy, co się tu będzie działo. Tu szaleją te koty. Okej, mogę wejść? Nie będę ryzykował, że mnie też opierdolą. Tutaj sobie poprzeszukujmy. Ale raczej tutaj nie ma nic. Nie będę ryzykował, że mnie te koty potem dojadą. Mam 60 nożyczek czy 59, więc jeszcze mi to tam na razie starczy. Mamy checkpointa. Czyli coś się będzie zaraz działo. Cholerny łeb. A, pamiętam to. I wkroczyliśmy kurwa na złą drogę. Masz chuju. Jesteśmy w piekle. Co to jest? Jakiś kurwa. Weszliśmy do jakiegoś świata limbo. Ewidentnie. Ja mam tylko nożyczki i parę granatów. Tu mam wyjście otwarte, więc podążam sobie tym wyjściem. O ty kurwo. Mam nadzieję, że to był... O właśnie, granat do podniesienia, bo jakbym tak się wpierdolił na granat, który już on rzucił, to by było słabo. Mamy tak. Tutaj coś? Tutaj mamy znowu magazyn. Pozbierajmy sobie te apteczki jednak. Przejdźmy sobie tu. O kurwa, co ty z tymi granatami tak? Co jest? Utknąłem w wózku, kurwa. Okej, to było dziwne. Nie mogłem się zatrzymać na tej podłodze, ślizgałem się do przodu. Czekaj, muszę sobie coś zobaczyć. Bo mi ktoś tam twardo się dobijał na telefon. O ty chuju. Pamiętałem właśnie, że nożyczki się jeszcze jakoś specjalnie dały radę podkręcać. No skurwysyn. Dobra. Nie ma... Aha, fajnie. Masz chuju. Wybuchnął? Wybuchnął, dobra. Tutaj nie ma nic.
Tutaj chyba nie przejdę. To gdzie ja bym musiał przejść, co? Tędy? Ale stąd też raczej nigdzie nie przejdę. Czy doskoczę? Doskoczę. O, a jednak. Tego granata sobie może zdejmę. Wezmę sobie nożyczki, bądź co bądź jednak. Czyli po prostu... Cześć. Czyli ja po prostu miałem schizy. Przez to, że... Przez to, że dostałem kulkę w łeb, miałem schizy. No to chodziło. Nożyczek se pozbieramy, apteczki też, bo to się może bardzo przydać. Tu mamy całą masę przekąsek. Myślę, że póki się nikt do mnie nie sapie, to sobie je mogę pozbierać. Idziemy dalej. Wejdźmy sobie na pięterko, siemanko. O, i tutaj mamy... Jestem lekomat 9000. Proszę podejść i oddać mocz. Siema. Postaraj się mnie nie opryskać. Cholera, mówiłem nie opryskaj mnie. Dobry Boże, to obrzydliwe. Dziękuję za mocz. Życzę miłego dnia. Oj, dostaliśmy fajurkę za to. Elegancko, fajurka się przyda. Tutaj była jakaś chyba masarnia. Dostałem pistolet. To koty zrobiły, bo widzę kocie łapki. Mamy checkpointa. Oj, 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 to i uwaga. Da za dobrze. I mamy wjazd do Limbo. Znowu. Ale mamy tutaj jakieś okno. Wyjdźmy sobie więc zatem ze szpitala oknem. Tutaj nie ma nic. Może gdzieś tu się trafi wejście do środka. Czuję się świetnie. Fatalne to było z mojej strony, że wziąłem kurwa. Zażyłem fajurkę. Mówiłem, głowa krowy tak śmierdzi, że aż gościu sam postanowił spierdolić. Tutaj coś znajdę? Okej. Dużo skakania, ale czy przeskoczę? Raz, dwa, trzy i cztery, dobra. Mamy kamizelkę. Kamizeleczka się tutaj przyda jak najbardziej. Zwłaszcza, że nam co chwilę tu wychodzą jakieś typy. Głowy sobie już nie mogę wziąć. Gdzie ja muszę skoczyć, co? Kurwa, mylę se cały czas tak kopniaka z tym. Jestem ja szczurczym królem. Ale to gdzie ja mam zejść w takim bądź razie? Zapiszę sobie grę, bo nie widziałem żadnego okna. Grę, gdyby sejwowała tyle, co ty. No spoko, mordo, ale... I tak se wolę posejwować. Dobra, znalazłem kota. Wszedłem tutaj. Mam niestety włączonego slowa. Mam pełen zapas nożyczek, więc teraz nic, tylko strzelać. Aha, mam cię. Dobra, wróciłem do normalności. Jesteśmy na chirurgii. Tutaj jest chirurgia, a tutaj są toalety. Wejdźmy sobie do toalet. Bo... W toaletach, no właśnie, na pewno będą jakieś pyszności. Jebany wpadł. I on by pewnie też mi tutaj zrobił rozpierdol. Tylko na szczęście mam slowa. I znów to samo. I znów w Limbo. Znając moje szczęście, to na pewno zakończę. Czemu? Wy macie kurwa broń, a ja nie.
No jebańcze. Zadupczył mi całą kamizelkę. To ginie czy nie ginie to? Ginie to. Spalone koty. Dobra, mamy troszeczkę... Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Ten szajs jednak działa. Mamy troszeczkę życia, troszeczkę naboi. Zapiszmy sobie grę. To był. Czyli już nie mam naboi, tak? To długo je miałem. Tam podkręćmy nożyczki, żeby do kogoś szły. Ktoś tu szedł. No to chodziło. Aha, czyli ja dostaję jakąś... paranoję głowy? I zabijam ludzi? Tak by to wyglądało? No goni mnie ten chuj. Ładne kręćki, ty. Ale tutaj gdzieś była chirurgia. Co? Czyli tutaj sobie wszedłem. Tutaj była właśnie gdzieś... chirurgia. Położnictwo. To będzie teraz kupa śmiechu. Psychiatria została niestety zamknięta. Mamy administrację. Dzień dobry. Aha, czyli do ciebie nic nie mam. Poza pistoletem. Kociaczki. Tu mamy troszkę żarcia. Jesteśmy na psychiatrii. Zobaczmy, co się będzie działo na psychiatrii. Bez dwóch zdań. Potrzebuję apteczka tego użyta. Tutaj nie ma nic. O, mamy pancerzyk. To już mi wszystko mówi. Mamy pancerzyk, mamy apteczkę, mamy nożyczki. Czyli tutaj będzie zaraz jakiś gruby rozpierdol. Nadchodzi kolejny odcinek przygód psychola. Kolejne limbo. Tutaj się otworzy czy nie? Tutaj się nie otworzy. Tu. Jakiś pokój pacjencki. Nie będę ryzykował z tymi jebanymi kotami. To. Czuję się za dobrze. Co? Rzuca do mnie plama krwi. I zeżarła mi kurwa plama krwi cały pancerz? No to chodziło. Kozackie te nożyczki w takim bądź razie. Jak mi z takiego jednego przyciśnięcia zrzucę pancerz. Ale no, nie będę się kłócił. Powiem wam, sobotę mamy odjechaną. Nie chciałbym w to gówno wpaść. Najlepsze jest to, że ich w ogóle praktycznie już nie widać. Oni są... Aha, zaraz ci wybuchnie pikawa, co? No niestety. Faja zdrowie, jasny gwint. Ten syf uzależnia. Co to było? Wow. Ale schiza. Dobra, tutaj mamy przebadane wszystko. Schodzimy jeszcze kawałek w dół. Uwaga. Uwaga na co? Zapiszmy grę. Podejdźmy jeszcze kawałek. O. Mamy nowy teren. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Na szczęście nie zdążył dolecieć. Ale są właśnie jeszcze inni. Porzucam sobie w nich nożyczkami. O kurwa.
nich to dalej nie trafia? Dobra, rozjebali się sami. Fajnie by było, jakby tych granatów jeszcze. Palący się, kurwa, kot. Stójże, no. Dobra, pozbierałem granaty. Mamy znowu 3 naboje do strzelby. I 9 do pistoletu. Wezmę sobie może faktycznie na razie te nożyczki, bo wydają się one być optymalne. Jak ten granat, kurwa, wybuchnął na mnie? Dobra, ja w tym odcineczku kończę. Zapisuję sobie grę. Mamy piękną sobotę, a właściwie jej początek. I co? Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano!